Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana i bardzo szczęśliwa, bo uwielbiam czas przedświątecznych przygotowań i cieszę się, że właśnie mogę zrobić odcinek w klimacie świątecznym jeszcze w takim miejscu, w takiej scenerii. Ale poczekajcie do rzeczy. Ten odcinek tak naprawdę tworzę dzięki Waszej pomocy, bo jakiś czas temu zadałam Wam na Instagramie pytanie, komu najtrudniej zrobić prezent na święta? No jeżeli chodzi o Wasze odpowiedzi, no to cóż, nie były jednoznaczne. Ale ja się oczywiście nie zraziłam, tylko biorąc pod uwagę te Wasze odpowiedzi, udało mi się wyłonić grupy osób, które są najbardziej problematyczne i to dla nich propozycje na prezenty zaraz Wam przedstawię. A żeby zaoszczędzić Wasz czas i pieniądze, to w trakcie trwania tego odcinka w różnych miejscach będą pojawiały się prezenty od naszych partnerów w postaci rabatów na różne prezenty, więc bacznie obserwujcie, bądźcie czujni i korzystajcie z tych specjalnych świątecznych promocji, które dla Was przygotowaliśmy. No to co? Świątecznie zaczynamy! Ho, ho! Na pierwszym miejscu na naszej liście osób najtrudniejszych do obdarowania. Słuchajcie, są mężczyźni. Ogólnie po prostu faceci są problemem. Czy tylko w kwestii obdarowywania prezentami? Nie wiem, to pozostawię Waszej ocenie. Tatusiowie, teściowie, bracia, narzeczeni, synkowie, to oni zostali wymienieni najczęściej przez Was. A ponieważ ja mam całkiem niezłą wprawę w robieniu prezentów właśnie facetom, no bo jednak tata w domu, mąż w domu, syn w domu, to mam dla Was kilka fajnych propozycji. Pokażę Wam taki prezent, na którego wygląd macie duży wpływ. I to jest bardzo fajne, bo personalizacja też jest taką formą zaangażowania się w tworzenie prezentu i to jest naprawdę bardzo doceniane. Czyli tak naprawdę ustalacie, co włożycie do tego bardzo ładnego drewnianego pudła. Przez firmę BioPure to pudło jest pięknie zapakowane, ze wstążką, z bombeczkami, a co jest w środku zależy właśnie od Was. Są gotowe zestawy, na przykład zestaw modnego pana, ale możecie dobrać na przykład jeszcze do tego fajny szalik od projektanta. Tutaj w tym zestawie mamy czekoladę, skarpety, bardzo fajną golarkę, taką w stylu vintage, naprawdę stylową, mydełko. Wszystko jest jeszcze bardzo ładnie ozdobione lampeczkami, więc idealnie wpisuje się w klimat świąt. Czyli fajny prezent i od razu zapakowany. Teraz mam dla Was naprawdę super pomysły na takie kreatywne prezenty od firmy Most Wanted. One wszystkie dostępne są u nas na Wedding Dream Shop i one są takie czaderskie dla mężczyzn. Pokażę Wam takie moje ulubione. Po pierwsze jest na przykład taki zestaw do serów i wina, czyli fajna deska, do tego nóż do krojenia, no i oczywiście mamy otwieracz do butelek, tak zwany korkociąg. To w ogóle skradło moje serce, widzę to nie pierwszy raz, natomiast w ogóle to jest zestaw do czyszczenia butów skórzanych, do polerowania, do pastowania, a wszystko jest zamknięte, ukryte w takim pięknym pudełku po cygarach. Na pewno macie tak w domu, że rzeczy do czyszczenia butów walają się w jakiejś szafce z butami. Ogólnie tu pasta, tam szczota i jest to, daje sobie rękę uciąć w konkretnym bałaganie. Bo jak tak jest u mnie, to na pewno tak jest też u Was. A tu, proszę, gotowość, porządek i czysty but. A czysty but jest czym? Wizytówką każdego mężczyzny. I teraz kolejna rzecz, bardzo fajna dla tych z Was, którzy kochają podróże. To jest właśnie taka, w męskim wydaniu, czarno-złota mapa z drapka. Jak zaliczycie podróż w jakieś miejsce świata, to możecie je sobie odhaczyć. W momencie, jak zdrapujecie sobie, to kolor się zmienia. Ja ostatnio byłam na Seszelach i je nawet tutaj odnalazłam, takie malutkie, więc postanawiam je teraz zdrapać. Seszele, bye bye! Są malutką, zieloną kropeleczką taką. Cudowne. Jak powiem Wam, że kolejna propozycja to propozycja od firmy biżuteryjnej Och, to pomyślicie, Jezu, biżuteria dla faceta. No nie każdy lubi błyskotki, nie każdy nosi sygnety, łańcuszki, natomiast to, co chcę Wam pokazać, to jest totalny hit. I wiem z najbliższego otoczenia, że to jest coś, co mężczyźni używają. Prezentuję Wam mój ulubiony gadżet, czyli to jest, moi drodzy, spinka na banknoty. Niektórzy mężczyźni, na przykład mój mąż, korzysta z takiej spinki absolutnie na co dzień. Ale dla niektórych mężczyzn to jest taki gadżet, którego użyją od święta. W momencie, jak wychodzą, mają, nie wiem, garnitur albo chociażby marynarkę i nie ma miejsca na portfel, to tylko gotóweczkę biorą i taką spineczką sobie spinają i wkładają do kieszonki. Teraz tak,
Żeby wam to zaprezentować, poprosiłam mojego kolegę, żeby dał jakiś banknot, bo ja nie jestem przy kasie. Słuchajcie, co mi dał? Dał taki rodzaj bałaganu z czymś takim jeszcze. No ogólnie dramat, tak? Bo nie ma tej spinki. Jakby miał tą spinkę, to proszę bardzo, wszystkie te banknociki ładnie by ułożył, to za finiątko też. Może by dostało drugie życie. I teraz na pół i spineczka, hops! I banknoty się nie gubią, są w jednym miejscu, wkładamy za pazuszkę i możemy szaleć. Skórzane akcesoria dla mężczyzn to jest coś, co warto zakupić swojemu tacie, dziadkowi, mężowi. Zazwyczaj facetom trochę żal kasy na te rzeczy, a one są tak ważne. Mogą to być na przykład, tak jak tutaj mam, odpowiednio do sezonu, rękawiczki. Ładne, dobrej jakości skórzane rękawiczki, fajnie ocieplane w środku. To jest taka rzecz, która każdemu mężczyźnie przyda się w te chłodne dni. Czy na przykład ładny portfel. Tak to jest z tymi portfelami, że po prostu co jakiś czas trzeba go wymienić, bo one się po prostu zużywają, robią się różnego rodzaju otarcia, pęknięcia, nawet dobrej jakości produkt, tak często używany jak portfel, po prostu ulega zniszczeniu. Więc tak zwana amortyzacja tutaj nas naciera i trzeba wymienić. Jeżeli chcemy wymienić, to możemy skorzystać z akcesoriów przygotowanych przez markę Kubenz. Oni oprócz tych fajnych rzeczy skórzanych mają też ładne zestawy koszul z krawatami czy piękne szaliki w swojej ofercie. I to wszystko jest zapakowane w ładne pudełka, więc problem z głowy. Kryształy wracają na salon. Ja pamiętam z czasów dzieciństwa, że kryształy stały w regałach u moich babci jako raczej dekoracja, bo były zbyt drogie, żeby ich używać. Ale teraz wracają po to jednak, żeby ich używać. No i to jest w sumie plus. Więc cudownym pomysłem będzie zakupienie dla swoich panów pięknych na przykład szklanek do whisky, czy kieliszków do wódki, czy kieliszków do wina. W zależności od tego, jaki alkohol lubią pić, to fajnie, żeby go pili w pięknym szkle czy krysztale. To też jest taki prezent, który może przechodzić z pokolenia na pokolenie, pod warunkiem, że nie macie rodziny o raczej włoskim temperamencie. Wspaniałe szkło ma w swojej ofercie firma Pekala. To jest taki prezent, z którego ucieszy się nie tylko facet, ale w sumie w waszym domu dzięki temu będzie ładne szkło, nie? Warto tutaj podkreślić, że jest to polska firma oraz że jest to taka manufaktura, która po prostu robi te rzeczy ręcznie. I jeżeli zamówicie sobie takie pudło, na przykład ze szklankami do whisky, to w środku znajduje się certyfikat, na którym jest napisane z imienia, który pracownik specjalnie dla was te szklanki przygotował, szlifował i zrobił je takie piękne. Mam nadzieję, że te moje pomysły na prezenty dla mężczyzn was zainspirują, że podrzucone pomysły wam się spodobały, a teraz idziemy dalej. Kolejna grupa to rodzice i teściowie. Bardzo często jest tak, że dla rodziców próbujecie przygotować prezent wspólny. I w sumie to jest bardzo dobry pomysł, bo nie ma takiej sytuacji, że na przykład tata ma trafiony prezent, a mama nie trafiony, tylko wspólnie dostają podarunek. I teraz tak, ja mam takie poczucie, że rodzice nigdy nie oczekują od nas dzieci prezentów. I nawet jeżeli im coś dajemy, to nie chodzi o to, żeby wydać na to miliony monet. Tylko dla nich się liczy to, że pamiętaliśmy, to, że mamy ten gest, czyli po prostu taka miła emocja, która idzie za tym, że otrzymują jakiś podarek. Więc oczywiście prezent, na który liczą, nie musi być wyjątkowy, ale fajnie, żeby dzięki temu prezentowi poczuli się wyjątkowo. I ja znalazłam bardzo fajny pomysł na prezent od firmy Nadzwyczajnie. Oni mają bardzo ładne zestawy herbaciane i kawowe. Na dodatek te zestawy mają przepiękne sentencje dla mamy i taty. Te zestawy mają napisy wykonane ręcznie, które dodatkowo możecie personalizować, na przykład dodając imiona swoich rodziców. I to jest super pomysł na prezent. Kolejna grupa to mamuśki i teściowe. I z tymi dwiema osobami macie sporo kłopotów. Z tymi osobami. Z prezentami dla tych osób macie sporo kłopotów, a ja mam sporo propozycji. Zobaczcie. Pierwszy pomysł to torebka typu kopertówka. Dlaczego taka torebka jest ważna? Każda kobieta powinna mieć taką torebkę w swojej szafie, bo jak zdarza się nagle wyjątkowa okazja i trzeba wyjść i nawet kupujecie specjalnie piękną nową sukienkę, to jak dobierzecie do niej taką zwykłą, dużą torbę, to ona może stracić swój urok.
taka mała, elegancka torebka absolutnie podkreśli wyjątkowość Waszej stylizacji. Co więcej, może bardzo mocno zbudować Waszą stylizację, bo do klasycznej, na przykład prostej czarnej sukni, jak założycie taką na przykład z perłami torebkę, to od razu widać, że to jest strój wyjściowy, wieczorowy, wyjątkowy. Zazwyczaj mamy nie myślą o tym, żeby kupić sobie taką wyjątkową torebkę. Czy nie macie takiej sytuacji, że przychodzą do Was, żeby pożyczyć? Bo ja na przykład mam. Dlatego wolę kupić. Kolejna rzecz, i tu jestem fanką totalną tego pomysłu, to broszki. Ja akurat chciałam Wam pokazać moją ukochaną broszkę. Ona akurat u nas jest, ta pszczółka też w innych kolorach, tutaj mam z zielenią, ale ta zieleń jest w ogóle obłędna. Broszka to jest taki dodatek do stylizacji, który możecie przypiąć naprawdę w różne miejsca. Taką oto pszczółkę możecie dopiąć sobie do czapki, do szalika, do koszuli, do swetra, do marynarki. No dosłownie do czego tylko potrzebujecie i ona absolutnie ożywia, dodaje błysku, dodaje koloru. Wspaniała rzecz. Doskonale wiecie też o tym, że jestem wielką fanką kolczyków. Ja oczywiście osobiście uwielbiam te duże i mocno błyszczące, ale Wy możecie wybrać przepiękne kolczyki dla swojej mamy czy teściowej. U nas na Wedding Dream Shop znajdziecie ogromny wybór biżuterii, w tym właśnie kolczyków. No i znacie swoje mamy najlepiej, czyli wiecie, czy to ma być kolczyk mały, duży, srebrny, złoty, z kryształkiem, z kamyczkiem, w kolorze, czy błyszczeć. Więc jestem przekonana, że wśród tego wielkiego asortymentu znajdziecie takie kolczyki, które Waszym najbliższym kobietom sprawią ogromną przyjemność. Co więcej, nasze kolczyki zapakowane są w super pudełka, na przykład z napisem dla Ciebie mamo, albo jesteś wyjątkowa, więc tutaj problem pakowania też od razu Wam odpada, a mamie zrobi się naprawdę miło, jak otrzyma taki prezent, nawet już przed odpakowaniem będzie zadowolona. Co więcej, jeżeli macie zupełnie inny pomysł na prezent, a potrzebujecie takiego wyjątkowego pudełeczka dla mamy, to możecie zakupić samo pudełko. Siostry i przyjaciółki. Słuchajcie, to są osoby, którym trudno zrobić prezent o tyle, że one są bardzo świadomymi często konsumentkami. Wiedzą, co w trawie piszczy, wiedzą, co jest na rynku, wiedzą, co jest modne, wiedzą, co jest fajne, wiedzą, czego by chciały. No i trochę liczy siora na to, żeby dostać fajny prezent od siostry albo przyjaciółka od przyjaciółki. No więc tutaj naprawdę trzeba się postarać. Więc oczywiście torebki czy biżuteria, o której mówiłam, to są super pomysły na prezent dla siostry czy przyjaciółki, tylko tutaj musicie naprawdę dobrać to idealnie do tej osoby. Ale często też jest tak, że to właśnie Wasza siostra albo przyjaciółka w niedalekiej przyszłości ma zostać Waszą świadkową. No i ten magiczny czas świąt to byłby piękny moment, żeby o takie świadkowanie tę wyjątkową osobę poprosić. Obdarować ją wielkim zaufaniem. No i my mamy specjalne akcesoria, przy pomocy których możecie to zrobić. Może być to na przykład właśnie pudełko na biżuterię z odpowiednim napisem, fajny kubek albo na przykład duże drewniane pudełko na butelkę wina. Narzeczone. No i tutaj przypuszczam, że jednak panowie wpisywali w to moje okienko narzeczone, bo to oni muszą się głowić, co tym swoim wybrankom kupić. No wybranki to jest trudny przeciwnik, bo już piękny pierścionek mają, czego chcieć więcej. No właśnie, a może jeszcze więcej biżuterii. No i tutaj z propozycją przychodzi firma Och ze swoją bardzo odważną, modową biżuterią. Jak widać, rozmiar ma znaczenie. Złoto próby 585 i do tego cyrkonie w kolorze białym bądź czarnym. To może skraść serca dziewczyn. Co więcej, przez ten kształt to jest biżuteria, która absolutnie nie będzie haczyła ubrań, więc bardzo praktyczna do noszenia prawie każdego dnia. Jeśli tylko każdego dnia możecie pozwolić sobie na tyle luksusu. Ta linia biżuterii, zgodnie z tym, co prezentuję, nazywa się Meduza. I teraz tak, mamy łańcuszki, bransoletki, kolczyki, pierścionki. Ten uwielbiam. Ale jeżeli ta biżuteria jest dla Was na przykład zbyt duża, to oni mają też inne do wyboru bardzo ładne modele. Na przykład takie jak ten pierścionek. Na koniec odpowiedź, której udzieliliście, a która bardzo mnie zaskoczyła, ale w sumie bardzo Wam za nią dziękuję, bo zupełnie
miałam taki moment, że zreflektowałam się, że zapomniałam właśnie sama o sobie, o prezencie dla siebie. Bo stwierdziliście, że ciężko jest samemu sobie zrobić prezent. No ja Wam podpowiem. Szczególnie my kobiety lubimy o siebie dbać i wydaje mi się, że fajnie jest dać sobie taki prezent, dzięki któremu, nie wiem, poczujemy się lepiej, poczujemy się piękniej. Ja uwielbiam prezenty kosmetyczne. Bardzo często wybieram sobie kosmetyki na top aesthetic, natomiast taka rzecz stamtąd, która jest totalnym top of the top, rzecz, która jest uznana za najlepszą w swojej kategorii na świecie, czyli najlepszą maseczkę na świecie, to jest właśnie maseczka do twarzy firmy Bioxidea. Ja z tych masek korzystam, no chciałabym policzyć od kiedy, ale no już wchodziłabym w lata mówiąc o tej masce i jestem zachwycona. Tych masek jest kilka rodzajów, jest Diamond, jest Gold. Gold jest uznawana za chyba najlepszą maskę bankietową, jaka jest. Ta Diamond jest szczególnie polecana do skór wrażliwych, nawet z problemami czy z trądzikiem różowatym. I teraz tak, to jest taka maska, która powoduje, że nasza skóra jest nawilżona, rozświetlona, napięta. Maska jest bardzo wygodna w użytkowaniu, jest super nawilżona. Przede wszystkim jakby kluczem do sukcesu tej maski jest to, z czego ona jest wykonana. Jest to specjalna bioceluloza, która po pierwsze wchłania te wszystkie bardzo cenne składniki, a potem w momencie, kiedy ma kontakt z twarzą, oddaje je wszystkie naszej buzi. Słuchajcie, ja w ogóle z marką Top Aesthetic współpracuję od dawna, ponieważ cenię sobie to, że oprócz tego, że możecie tam zakupić masę wspaniałych kosmetyków, to macie możliwość do zrobienia takiej wizyty online i do kontaktu z kosmetologiem, który od razu poleci Wam po krótkiej rozmowie przez czat, które kosmetyki będą dla Was najlepsze, czyli po prostu nie pudłujecie, nie wrzucajecie pieniędzy w błoto, nie kupujecie kosmetyków, które nie będą dobre dla Waszej skóry, czyli Wasze zakupy dzięki konsultacji są po prostu z góry skazane na sukces, bo po prostu trafione. Co więcej, teraz Top Aesthetic w tym okresie świątecznym wypuścił takie bony podarunkowe. Na kwotę, na którą chcecie, możecie zakupić taki bon podarunkowy i wręczyć go swojej bliskiej osobie. Jak już Wy będziecie piękne i młode, możecie podarować to szczęście komu innemu. I teraz tak, osoba, która od Was ten bon otrzyma, oczywiście za podaną przez Was kwotę może sobie zrobić zakupy, ale co ważne, to właśnie będą zakupy absolutnie trafione, idealne dla niej. Na Top Aesthetic możecie też kupić sobie takie dodatki typu kosmetyczka, możecie kupić sobie taką fajną opaskę na włosy, którą warto nałożyć przed nakładaniem różnego rodzaju kosmetyków, małe ręczniczki, no naprawdę takie fajne kobiece gadżety. I jedna rzecz, która jest totalnie cool, jeżeli chodzi o ten okres świąteczny, ale też to jest ważna rzecz dla panien młodych, bo o nich nie mogłam zapomnieć, to jest, słuchajcie, maska do rąk. No i ona jest idealna na przykład dla tych wszystkich z Was, które święta przygotowują własnymi rączkami, które po prostu 24 grudnia są spracowane i wyglądają najgorzej, a nie najlepiej, więc może znajdziecie chwilę, żeby przed tą kolacją wigilijną szybciutko rączki wsadzić w rękawiczki i je pięknie nawilżyć i odżywić, ale to jest też idealna rzecz, o którą powinny zadbać przyszłe panny młode. W dniu ślubu dużo bardzo robimy zdjęć dłoni, no bo tam oczywiście wchodzi obrączka i tak dalej, więc koniecznie zróbcie sobie maskę na dłonie wcześniej. Mam nadzieję, że te moje podpowiedzi trafiły do Was, zaszczepiły pomysły na prezenty, no bo w sumie taki był cel. Cieszę się, że mogłam zaproponować Wam prezenty dokładnie dla tych osób, dla których szukacie. Mam nadzieję, że udało Wam się skorzystać z naszych pojawiających się kodów i zaoszczędzić trochę pieniędzy. I mam nadzieję, że na koniec drogi te prezenty okażą się być trafione, bo to właśnie o to chodzi. Dziękuję Wam bardzo, życzę cudownych świąt. No i róbcie prezenty szybko, nie ma co tracić czasu. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!